nowe znaki drogowe w Niemczech. Niemcy nie tylko zaostrzają rozmaite kary, o czym głównie informują polskie media. Wprowadzają również nowe znaki drogowe. Moim zdaniem warto się im przyjrzeć. Możliwe skrętów w prawo na czerwonym świetle wyłącznie dla rowerów. W Niemczech istnieje tabliczka z zieloną strzałką zezwalającą na skręt w prawo na czerwonym świetle. Dodano teraz możliwość zezwolenia na taki skręt warunkowy tylko dla rowerzystów. Podobna blaszana strzałka została zlikwidowana w Polsce. Przyczyną była niezgodność z przepisami międzynarodowymi. Mimo że obowiązują nas te same przepisy, to jak widać takie rozwiązanie w Niemczech ma się całkiem nieźle. Nowe symbole do stosowania na znakach i tabliczkach. Rower transportowy, samochody lub motocykle, w których jadą co najmniej 3 osoby, u nas stosuje się coś takiego, albo camper, hulajnoga elektryczna, car sharing. Ten symbol będzie stosowany do wyznaczania miejsc parkingowych dla pojazdów współdzielonych. U nas można spotkać takie oznakowanie. Samochody car sharingu muszą mieć taką plakietkę. Strefa rowerowa. W takiej strefie ruch rowerowy jest uprzywilejowany. Oprócz rowerów dopuszczone są również małe pojazdy elektryczne. Prędkość ograniczona jest do 30 km na godzinę, a ruch innych pojazdów musi być dozwolony wprost. Zapewne będzie to tak wyglądać. Moim zdaniem najciekawszy z nowych znaków. Zakaz wyprzedzania pojazdów jedno- i wielośladowych przez pojazdy wielośladowe. Zwykły znak zakazu wyprzedzania nie zakazuje wyprzedzania rowerzystów ani innych pojazdów jednośladowych. Znak ten wypełnia tę lukę. Czy jest jednak taka potrzeba? W Polsce stosowane jest inne dobrze znane rozwiązanie. No i tutaj mamy podwójną ciągłą. Niestety się nie zmieścimy, bo musi być minimum metr od rowerzysty. Velostrada, czyli rowerowy odpowiednik autostrady. W Polsce mamy co najmniej jedno miejsce, które prawdopodobnie mogłoby być tak oznakowane. Choć wygląda jak droga dla samochodów, to nią nie jest. To Velostrada, czyli autostrada dla rowerów w Jaworznie, ma 4 pasy, 2 w jedną i 2 w drugą stronę. Po środku podwójną ciągłą linię. To już wszystkie nowe znaki. Czy waszym zdaniem podobne znaki drogowe powinny być wprowadzone również w Polsce?